Dzień dobry, 2 marca 2018 roku, Teledzień, a w nim Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Ruszyła kwalifikacja wojskowa. CKP sprzedaje, aby kupić. Quizo, zapraszamy. 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. W Bełchatowie obchodzony był m.in. w Szkole Podstawowej nr 8 na osiedlu dolnośląskim. W uroczystościach wzięły udział wszystkie szkoły, których organem prowadzącym jest miasto. Główną częścią Akademii Patriotycznej był program artystyczny przygotowany przez uczniów ósemki. Po Teledniu zapraszamy na obszerniejsze fragmenty z uroczystości z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Oprócz uroczystości w szkole Pamięć o Żołnierzach Wyklętych uczczono marszem. Organizatorzy, Stowarzyszenie Bełchatowianie dla Narodu oraz Stowarzyszenie Sympatyków GKS Bełchatów Torfiorze oraz inne osoby przemaszerowali od ronda Andersa ulicami Bełchatowa do parafii Farnej, gdzie uczestniczyli w dalszych uroczystościach poświęconych niezłomnym. Złożenie kwiatów i msza święta to kolejne punkty obchodów Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Pomimo siarczystego mrozu delegacje właściwie wszystkich instytucji i stowarzyszeń działających publicznie w naszym mieście składały kwiaty i wieńce pod pomnikiem pamięci bełchatowian. Zgromadzeni wzięli też udział we mszy świętej. Ostatnim punktem obchodów poświęconych żołnierzom wyklętym był koncert w oratorium przy kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Dzisiaj w Bursie Szkolnej rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Listy poborowych z poszczególnych gmin, które do nas wpływają, po zsumowaniu pokazują, jaka liczba jest poborowych z danego rocznika, który w danym roku staje przed komisją lekarską. W tym roku jest to niespełna 700 osób, które zostaną wezwane. Oczywiście wiemy, że nie wszyscy się zjawiają, gdyż jednak duża część młodzieży, która powinna tutaj stanąć przed komisją, jednak przebywa za granicą. Czy też są inne przypadki losowe, pobyt w szpitalach, również niestety w zakładach karnych. Jak mówi powiedzenie, za mundurem panny sznurem, a jak bardzo aktualne jest ono dzisiaj? Na razie nie mam takich planów, myślę iść dalej do szkoły. To jednak nie dla mnie. No ale tak często... Lubię sobie pospać. Kwalifikacja wojskowa w powiecie bełchatowskim potrwa do 6 kwietnia. Zgodnie z założeniem komisji lekarskiej otrzymał pan kategorię zdrowia O. Podobną życzenia służby wojskowej. Oczywiście, jeżeli pan się z tym nie zgadza, to zostało pan prawo odwołania w ciągu 14 dni od dnia dzisiejszego. Po tym okresie znajdą z urzędu oczywiście rezerwy i będzie w nią uregulowany stosunek do służby wojskowej. Dokładnie tak się Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie wystawiło na sprzedaż część sprzętu i narzędzi. Są to sprawne urządzenia działające do tej pory jako pomoc w nauce. Sprzedajemy
tokarki, frezarki, wiertarki i inne urządzenia, stare, ale w pełni sprawne technicznie, sprzedajemy, żeby kupić nowe urządzenie, frezarkę sterowaną numerycznie. Jest to bardzo ważne, gdyż musimy sprostać oczekiwaniom podstawy programowej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, gdyż naszą ambicją jest to, że uczniowie, którzy uczą się w danych zawodach, również zdawali u nas egzamin. Frezarka sterowana numerycznie pozwoli nam na realizację podstawy programowej w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Około 150 tysięcy kosztuje frezarka i to jest taka półka średnia. Myślę, że uzyskamy, ja bym chciał, stawiam 70 tysięcy, taki plan minimum, ale jest duże zainteresowanie i myślę, że będzie więcej. Jednocześnie bardzo się cieszę, że Zarząd Powiatu pozwolił mi na taki manewr, gdyż rozumie rolę szkolnictwa zawodowego we współczesnej edukacji. W 2016 roku w podobny sposób CKP zakupił specjalistyczną obrabiarkę CNC. Ze sprzedaży zbędnych maszyn pozyskano 60 tysięcy złotych. Drugie tyle środków pochodziło z budżetu powiatu. Tokarkę sterowaną numerycznie, plus teraz frezarka, plus nowe komputery do pracowni. Wtedy zaprosimy i pokażemy nową pracownię, jak już będzie w pełni zreorganizowana. Centrum Kształcenia Praktycznego modernizuje swoją bazę systematycznie. W zeszłym roku oddano do użytku warsztat do nauki mechaniki samochodowej. Klub Ekstraklasa znany jest w Bełchatowie jako miejsce, gdzie można posłuchać dobrej muzyki na żywo w ramach projektu Kultura z Klasą. Oprócz muzyki zainteresowane osoby mogą uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami z cyklu Babskie Plotki. W klubie też można sprawdzić swoją wiedzę ogólną. Gra quizu polega na tym, że goście klubu rywalizują z innymi lokalami w Polsce. Uczestnicy, korzystając ze specjalnej aplikacji, muszą jak najszybciej udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie, które wyświetla się na ekranie we wszystkich miejscach biorących udział w zabawie. Najbliższe terminy to 15 i 29 marca.